co pani myśli o świątyni opatrzności Bożej? Podobał mi się pierwszy projekt. Dobry. Czyli nie ten, który w rzeczywistości wykorzystano do postawienia świątyni opatrzności, czyli drugi ze względów ekonomicznych. I to jest to, o co myślę. Mi się ogólnie nie podoba, ale ja wierzę w to, że może są tacy, którym się podoba. Powszechnie jest zwana wyciskaczem do cytrusów. Także no, moim zdaniem jest bardzo wątpliwej urody. Bardzo ją lubimy, często chodzimy i jesteśmy bardzo zadowoleni, że tutaj jest i że właśnie tutaj mieszkamy. Tak, to dla nas po prostu inspiracja do takiego życia duchowego i takiego rzeczywistego. Uważamy, że to jest wspaniale, że ona jest w centrum tego miasteczka, no, szczególnie dla tych, którym po prostu daleko od Boga. Chyba dobrze, że jest świątynia, bo tyle lat na nią czekała Polska, Polacy. Także chyba nareszcie się doczekaliśmy. Na tle innych świątyń, które na świecie widywałam, no jest troszeczkę inna. No musi trochę jeszcze złapać życia i ciepełka. A trzeba przyznać, że jest naprawdę majestatycznie wyglądająca na tym Widanowie, prawda? Drodzy Państwo, jestem ciekawa, co myślicie o świątyni, która jest za Waszymi plecami. No właśnie, o tym rozmawialiśmy! To ma mówić, wygląda jak wielka wyciskarka do cytryn. Naprawdę, dla nas się kojarzy z taką wyciskarką właśnie. Ma coś w sobie, ale... Nie. Czym Ci się kojarzy z Teszku? Jeśli by była bez tego księża, to by wyglądała jak dyskoteka. Mam być szczery? Niech Pan będzie szczery. Koreański silos rakietowy. Modernistyczne, tak jak Art Deco, ale niekoniecznie ze świątynią się kojarzy kształt. Czy wiedzą może Państwo, ile kosztowała? Nie mam pojęcia. Nie, ale na pewno krocie. Na pewno dużo. A ja powiem Państwu, że to było 160 milionów plus 60 milionów za muzeum obok. Mhm. To pytanie, ile pod stołem poszło? Normalnie, tak jak taka świątynia, to idealny koszt, idealna wycena. Nie za dużo, nie za mało. Nie za dużo, nie za mało, w tam raz. 160 milionów złotych? Nie, to jest bardzo mało. Co to jest 160 milionów złotych? Dla dużego państwa 160 milionów złotych to jest niewiele. Nie no, w sumie jest to ogromne, na pewno ogromne pieniądze. No z tym, że trzeba wziąć pod uwagę fakt, że to już jest na wiele, wiele lat. Jeżeli nie będzie jakiegoś już kataklizmu czy wojny, to po prostu będzie to już na wieki taka budowa, no bo też bardzo solidna. Także no to już budujemy na wiele, wiele set lat, można powiedzieć.